Tak. Także no, zróbmy sobie taką konwencję po prostu, takie że sobie spotykamy, żeby pogadać o aktorstwie i o słowie, a... I jeśliś odważny, to w iluzoryczny sposób pokażę ci to, com słyszał i widział, czego w życiu doświadczył. I przed tobą tu zmartwychwstanie przeszłość i istoty przejdą, nieodróżnialne od stworzonych przez nie ciał. Nie mogę nie zapytać pana, również siedząc na tej scenie, na której wielokrotnie, a po raz ostatni przy okazji festiwalu Motyw, pojawiał się pan z monodramami. To jest bardzo ważny rozdział pana pracy aktorskiej. No tam też to operowanie słowem jest bardzo szczególne, bo przecież te pana monodramy to jest kreowanie kilku postaci, więc konieczność zbudowania innego sposobu komunikacji dla każdej z nich, innego sposobu poruszania się. Co pana pchnęło w tę formę teatralną? Ja, takie monodramy pana Erika Bogosjana, Seks, Prochy, Rock'n'Roll, Czołem wbijając gwoździe w podłogę, Obudź się, poczuj smak kawy. No, to tak się one ułożyły. Autor sukcesywnie nam podsyłał przez siebie napisane. A zaczęło się od tego, że jeden, później kolega serdeczny, studiujący w Nowym Jorku, zajmujący się trochę tłumaczeniem, przysłał mi kiedyś taką historię. Przeczytałem to, myślę sobie, coś tu jest dobrego, coś tu jest na ten czas nasz, pierwszy ten monodram Seks, Prochy, Rock'n'Roll, ale zacząłem z nim próby, potem się to pokomplikowało, robiłem już sztuki z panem Jackiem Orłowskim, Tutama, i przyszedł mężczyzna do kobiety i dałem mu ten tekst i mówię, wiesz Jacek, czuję, że to jest coś fajnego na dzisiaj i niespotykanego. Styl stand-up comedy czy one-man show nie był jeszcze u nas aż tak bardzo, aż tak bardzo znany. Choć no, byli monodramiści, prawda? Pan Siemion, to już byli tacy, ale to inna formuła. No tak, to inna formuła. U pana to taka nie był, takiej była nie było kreacji formuły teatralnej mimo wszystko. Tak. Tak, tak czy inaczej, była to szalenie ciekawa i, wie pan, frapująca historia. Jak to ugryźć w ogóle taką rzecz, że wychodzi człowiek i w kilku postaciach przedstawia nam świat swój, a też i świat, który otacza nas. Nie mówiąc już o tym, że tutaj najciekawsze było to i takie inspirujące do różnych poczynań, że każdy z bohaterów znajduje swojego interlokutora na widowni. No tak, bo każdy rozmawia z kimś innym na widowni i on tak naprawdę rozmawia, on nie monologuje, on prowadzi dialog z tym kimś. Ta formuła była nam tutaj chyba jeszcze nie taka popularna. I tak się wzięliśmy powolutku, wie pan, odrzucając wszystkie inne możliwości scenograficzne z całego sztafażu teatralnego, a przeszliśmy ich po drodze parę, bo zaczęło się od człowieka orkiestry z wieloma walizami, trąbka, pompka i organy, ale potem powolutku to wyrzucaliśmy, został goły podest, czyli taka najczystsza formuła. Czyli dążenie do oszczędności. Tak, jednak, taka najczystszej formy. A co tu dużo ukrywać, tak, była to forma wypowiedzi słownej, prawda, wyjątkowo gadatliwej, prawda, tam trochę się uczyłem szybkiego mówienia w trakcie tych monodramów, prawda, wykształciłem, czy też próbowałem wykształcić w sobie, bo tyle słów, jednak to godzinę, półtorej godziny każdy z nich trwał, żeby to setki słów wypowiedzieć szybko, żeby jeszcze zebrać do kupy. Ale tu znowu oczywiście pomagały nam okoliczności, wyobrażone okoliczności, w jakich to się mogło dziać. To stawiam za jakąś, tak jak zaczęliśmy, czy też gdzieś na początku powiedzieliśmy, nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, sięgnij do Stanisławskiego. I zdaje się, to jest, wie pan, te pytania, kto, gdzie, kiedy, z kim, bodaj i dlaczego, które to pytania są przecież na studiach dziennikarskich i przez dziennikarzy dobrych, prawda, tak zwanego 5W, prawda,
po angielsku, to będzie tak samo gdzie, kiedy, kto, z kim i dlaczego są formułą podania czystej i dobrej informacji. Prawda? Niezagmatwana informacja, notatka prosta, dziennikarska, mówi dnia tego i takiego, o godzinie tej i tej, pan Kowalski podjął siekierę i rąbnął w głowę drugiego pana w miejscowości takiej i takiej, prawda? Motyw jest taki i taki. To jest ta informacja najprostszej podana. Aktor, gdy zacznie poszerzać te pytania, rozszerzać krąg możliwości odpowiedzi na każde z tych pytań, no będzie posiadał zasób informacji, Boże, no godny do wielkich nawet postaci. O każdej z nich można w ten sposób opowiedzieć, a jeszcze znajdując relacje między nimi i czy korzysta z nich wszystkich, tego nie wiemy. Ale mając wiadomość taką, staje się pewniejszy. Łatwiej mu jest się w określonej okoliczności zachować. No tak. Ale też zastanawiam się, ponieważ w związku z tym, że monodram jest istotnym elementem programu teatralnego w tym mieście, w związku z festiwalem i planami na rozwój tego festiwalu, to temat monodramu pojawia się w wielu rozmowach z aktorami. I wielu aktorów, którym na przykład chodzi po głowie to, żeby zrobić monodram, nie decyduje się na to głównie z uwagi na taką blokadę, że oto sam stanę przed widownią i, no i w związku z powyższym, jak poradzę sobie z tym, że nie mam partnera na scenie, tylko muszę znaleźć tego partnera po drugiej stronie. Czy miał pan takie myśli wtedy przed tym pierwszym monodramem, czy po prostu uznał pan, że tak to zostało napisane, żeby być wiernym autorowi, wychodzę sam, no i kombinuję? Dlatego wspomniałem o tym. Tu autor, Erik Bogosian, ułatwił sprawę, bo postawił każdą postać w rozmowie, w dialogu z kimś. I to jest jednak ułatwienie, bo co innego jest monodram, który... No, z czwartą ścianą. To mnie tak trochę wcześniej... Ja wcześniej robiłem jeden monodram, Moje listy do władz, według Buchakowa. Moje listy do władz, gdzie dzwoni, wyzwania, uprasza, aż do Stalina doszedł, prawda, o możliwość wyjechania z kraju. Tragiczna sytuacja, tragiczna okoliczność, no ale tam też miała podpórka w formie telefonu jednak i domniemanego dialogu, prawda. Jakiegoś domyślanego dialogu. I to jest trochę łatwiej, bo monodram taki czysty w formie, no, do czwartej do jakiejś ściany mówić, jest trochę kłopotliwy, trochę bolesny. Jeden z pierwszych monodramów pana Cocteau bodaj, to takich już zapisanych jako monodram, gdzie się ta formuła kształtowała, to mimo wszystko kobieta wypowiada myśli do siedzącego, ale zakrytego gazetą człowieka. Męża, zdaje się. To wie pan, to jest ułatwienie. Pan Siemion to umiał, ale znowu on brał inną strukturę tekstową. Przyśpiewki ludowe, stare takie. Nie zawsze i nie wszędzie, w jednym czy w dwóch takich. Wie pan, a mimo wszystko miał w scenografii świątki wielkie. Rozumie pan, bo aktorstwo jednak... No, trochę polega na tym, żeby przynajmniej te dwie osoby widownia mogła obserwować. To jest najpiękniej, bo jakieś się dzieją między nimi tam różne wewnętrzne jakieś sprawy, emocje iskrzą między dwójką. Tak. Te moje monodramy, no, poza tym, że były jednak dialogiem, były też rodzajem dla mnie kapitalnego przez 20 lat jakiegoś treningu. Wie pan, próbowałem doszukiwać się wartości w codziennie zmieniającej się publiczności. Jednak publiczność będzie codziennie inna. Inaczej będzie to odbierać. Trzeba ich jakoś zachęcić, trzeba jakoś dość wyraziście zaznaczyć na początku, przynajmniej, że oto taka będzie tu zabawa. Ja będę z wami rozmawiał. Prawda? To za każdym razem przynajmniej się starałem. Nie dla samego odinaczenia, żeby inaczej. Tylko wyczuć za każdym razem, jaka to jest dziś widownia. O, to jest sama młodzież. Sama młodzież jest trudna do okiełznania. Trzeba jakichś innych metod użyć, niż dziś mamy mieszaną, dorosło-młodzieńczą publiczność.
To takie doświadczenia, wie pan, no, jakby to nazwać, a może nie bać się tego słowa, takiego codziennego badania. No to właśnie, jest coś w badaniu. No, aktorzy, jak wychodzą na scenę, to też dzisiaj badają, jaka to dzisiaj będzie ta publika. Jak pauzę zrobimy na początku, nie będę nic mówił, aż uciszą. O, to jest dobry moment na zaczęcie. Prawda? Ale oprócz tego, że widz jest inny z uwagi na to, o czym pan mówi, czyli pokolenie, czyli nie wiem, grupa zawodowa, bo czasem też są takie zorganizowane spektakle, to też 20 lat, szczególnie w naszym kraju, to taki czas, kiedy ten kraj się bardzo zmieniał. I w związku z powyższym też społeczeństwo się zmieniało, widz się zmieniał. Czy przez tych 20 lat było na przykład tak, że czuł pan, że publiczność reaguje w innym miejscu, że inne akcenty są dla nich istotne niż wtedy, kiedy to było pierwotnie realizowane? Tak, tak, to bardzo. Nawet teraz, nie dalej jak 5 dni temu, będąc w teatrze, no teraz zamknięty, pusty, atmosfera okropna, albo jakaś narada. Ja siedzę w sekretariacie i wychodzi organizatorka widowni. Och, mówi, cześć Bronku, cześć, jak się słuchaj, bo tu właśnie dyskutujemy o tym, może by wznowić twoje monodramy, bo czas jest taki teraz akuratny do tego. Ja mówię, no chyba to już się nie uda. Tak, wie pan, najprostszy przykład. W tym monodramie Seks, Prochy i Rock'n'Roll. Poza intro, gdzie ja obiektywny próbuję namówić publiczność do wspólnej tutaj rozprawy o tym świecie i następny wchodzi taki żebrak. No i żebrak tam, proszący o parę groszy, opowiadający trzeba o sobie. Trzeba zawsze schodzić po słonecznej stronie ulicy. No, coś tego. I jak zaczęliśmy to grać, to ludzie z wielką radością wrzucali mi do tego kubka pieniążki. A chodziło głównie o to, żeby mi nie wrzucali, żebym wyszedł bez tych pieniędzy. Psiak. Bo to jest powód, żeby grać. Odruch był potem taki u ludzi, że wchodzi jakiś, wie pan, ubrany źle. Po 5 latach naszego dobrobytu sami siebie przestali, przestała mnie nawet. I wreszcie wypraszałem wręcz, wie pan, żeby chociaż grosik, bo najlepiej, żeby jeden grosik, to, bo dużo mi nie dali. No, no i samo siebie, to się zmieniliśmy się. Tak. Pamiętam przy okazji tego spotkania na festiwalu monodramu Motyw, to również było Seks, Prochy, Rock'n'Roll. Monodram, który, o czym wiem, od tyskich teatromanów, grał pan na tej scenie po raz drugi. I od tychże teatromanów wiem, że grał pan z widownią na scenie, czyli w takiej przestrzeni kameralnej z widzem na wyciągnięcie ręki. Natomiast my podczas gali finałowej festiwalu, wiedząc też, jaka jest ogromna ilość publiczności zainteresowana, plus nagrodzenie i tak dalej, zdecydowaliśmy się na granie dla całej tej widowni. Jak bardzo to zmienia sposób grania, czy pana nastawienia jako aktora, gdy ta przestrzeń tak bardzo się rozrasta? W moim macierzystym teatrze graliśmy to bądź na scenie kameralnej albo małej, no to tam widownia jest 120 osób. I tak się do tego, chociaż zdarzały się przedstawienia, na początku szczególnie, kiedy to graliśmy, że w tej 120-osobowej, na tej 120-osobowej widowni mieściliśmy, zamiast krzeseł ustawiali ławki i tam mieściło się 200 osób, to. A później rozjeździliśmy się trochę po Polsce w różnych miejscach. No, i zdarzało nam się, że graliśmy na dużej scenie u nas. Kiedy okazało się, że to jest możliwe, no to też nie stwarza to większe. Oczywiście jest różnica, bo w intymności, no, jesteś w mniejszym pomieszczeniu, będziesz ciszej mówił. A wielki, no trochę głośniej, choćby wyraziściej, no bo tam siedzą widzowie dość daleko, a tu jedna taka mała postać na środku, to dobrze byłoby, mimo pięknych świateł, jakie mamy, to dobrze byłoby, żeby tamten ostatni widz na końcu albo na balkonie jeszcze wyżej, no też coś z tego usłyszał i jakby połączył gest ze słowem, żeby pojął, o co tu tak naprawdę chodzi. No i graliśmy też w Budapeszcie, wie pan, i w Egerze. I tam przyjeżdżam, a się okazuje, że nikt nie dostarczył widzom nawet notatki na ten temat. Myślę, Boże, co to będzie? No to, że oni
A wie pan, nie wiem, tak się jakoś złożyło, to już było wyrobione trochę przedstawienie w graniu. Ja słyszę, że reagują ludzie w dobrych momentach. To, a przecież nie było możliwości, żeby rozumieli cokolwiek. Czyli coś się ułożyło dobrego. Rozumieli intencje. To był, powiedziałbym nawet, wtedy pomyślałem, to jest jakiś fajny sukcesik malutki, że są zrozumiałe intencje. Może nie tak spontaniczne, nie tak duże, jak w innych, na naszych scenach się to spotykało, ale oni to pojęli. Czyli można byłoby mówić jakimś nawet wolapikiem innym w języku i też by pojęli, zrozumieli. No tak, bo no, są takie przedstawienia, nie, kultowe tytuły. Szekspir, zdaje się, jest wszędzie zrozumiały, sam w sobie, już w zapisie jakimś dobrym. I oczywiście jestem najdalszy od porównywania tego, ale gdzie słowa, emocjonalność tworzą zrozumiałą intencję. Wie pan, to tak jak to Brecht mówił, on chodził na tam do kabiny ponoć już przed premierą, wyłączał dźwięk, żeby tam nie słyszał. I z samego patrzenia, co aktorzy robią, i on to chciał zrozumieć. No, najprościej mówiąc, aha, on się tak zachowuje, że on ma do niej coś, może nawet ją kocha. Mówiąc najprościej, prawda? A później zatykał sobie uszy, ale też i zamykał oczy. Czy zrozumie z dźwięku samego, a czy z samego obrazu zrozumie? No, takie podobno robił doświadczenia, żeby pojąć, czy sztuka jest zrozumiała. Ale to wychodzi nam niesamowita historia w tej rozmowie a propos słowa, że właściwie w aktorstwie słowo nie tylko nośnikiem znaczeń, ale może nawet bardziej nośnikiem emocji jest, no. Bo wtedy po prostu operujemy tymi zgłoskami, kładziemy te emocje, tę emocjonalność postaci na owe zgłoski, które wcale niekoniecznie muszą być zrozumiałe, jeśli dobrze jest podana emocja. No tak, tak, to się zgadzam. Nie mogę nie zapytać pana o to, jakie znaczenie dla pana drogi aktorskiej miał film Wabank 2, czyli Riposta. To było chyba takie pierwsze duże pojawienie się kinowe, prawda? No tak, tak. I to ja mogę się tylko bardzo cieszyć, że film jest do dzisiaj jakoś oglądany i widzowie, wie pan, ludzie na ulicy czasem mówią, panie, to jaki to fajny ten film był, do dzisiaj go oglądamy, bo to w każde święta idzie i tam nie wiadomo. Tak, to bardzo ciekawe, to było fajne dla mnie spotkanie, to był jeden z tych nielicznych filmów, no i może dlatego, ale jest taki, ja to tak mówię, dlatego, że robiliśmy próby, to były próby, gdzie wcześniej były próby do każdej sceny następnej. Pan Machulski, młody pan Machulski miał taką właśnie wtedy, no, taką myśl na robienie filmu. To się później mi jeszcze w życiu parę razy tylko zdarzyło, żeby się robiło próby. I zazwyczaj no, to dało taki efekt chyba. Pewien porządny, nazwijmy to. Porządny efekt o małym dziele sztuki. Ale w pracy na przykład na uczelni jednym z takich chyba bliższych pana partnerów był z kolei Jan Machulski, tak? No, to była też jakaś taka ważna relacja. No, bardzo istotna w moim życiu. Wciągnął mnie do szkoły, prawda, no, przez parę lat współdziałaliśmy w dziekanacie. Byłem prodziekanem, wreszcie zostałem dziekanem, pan Jan został prodziekanem. Także tu się dobrze porozumiewaliśmy. No, udało nam się otworzyć szkolny teatr. To bardzo takie znaczące miejsce. I to znacząca dla mnie postać. A jakim partnerem był, jako aktor? Myśmy nie mieli chyba wielkiej styczności na planie, jako postaci. Nie grałem nigdy z panem Janem. To strasznie przykre, no, nie być grałem. W tak bliskim kontakcie i nie móc. Zrobiłem z nim kilka przedstawień, bo pan Jan Machulski utworzył, wymyślił, utworzył tak zwane Zamojskie Lato Teatralne. Mhm. I tam on, będąc dyrektorem Teatru Ochoty, reżyserował przedstawienia szekspirowskie i plenerowe. To piękny czas. Właśnie kilka dużych szekspirowskich ról zagrałem w Zamościu. Mhm.
I będąc, to było najpiękniejsze, latem wyjechaliśmy z żoną do Zamościa. Usiedliśmy na tym pięknym, odnowionym rynku, przepięknym tym ratuszu. Wie pan, mówię, patrz, to jeszcze parę lat temu tutaj występowałem, grałem Otella. A żona mówi, parę? 35. Ja mówię, o, psia krewka. Myślałem, że to było wczoraj. Kobiety są bezwzględne. To było fantastyczne, proszę pana, pierwsze przedstawienie, które tam grałem, to był właśnie Otello. Sosnowski robił dekoracje, żagle wielkie, tutaj w beczkach ogień, reflektory z Teatru z Lublina, proszę pana, takie lotnicze reflektory, cały ten rynek oświetlony, ludzie na dachach siedzą w oknach, my tam porywamy te Desdemone. Ja nauczyłem się chodzić po tej balustradzie, bo młody byłem, nie, 30 parę lat, nie, to po tej balustradzie jak małpa, ponoć, tak mówili, chodziłem, ale ja kierowałem się trochę tym, jak wyczytałem, że wielki Olivier też grał Otella, a przed tym nim zagrał tego Otella, bo grał wiele szekspirowskich ról, to z dziejów aktorstwa. Mówią, dlaczego ty nie zagrasz Otella, bo on mówił, a on mówił, że nie mogę grać Otella, po angielsku mówił, tak, Olivier, no, nie mogę grać Otella, bo nie mam aksamitnego głosu. No i dlaczego? No i potem go złapali gdzieś na łąkach, czy pagórkach walijskich, chodził i ryczał, jak zażynany bawuł, i wrócił po paru tygodniach i wszyscy słyszą, a on ma aksamitny głos. I wtedy zagrał słynnego Otella z różą w zębach i na bosaka, prawda, w tych szekspirowskich wydaniach. Ja może na bosakach i bez róży w zębach, ale nauczyłem się biegać po tej balustradzie, pojedynki robiliśmy. I proszę pana, a tam była taka tradycja, że próbę chyba generalną oglądała widownia. Przygotowywaliśmy to, lato cudowne. I premiera, i koniec. I koniec tej zabawy. I premierę gramy, a ja... Posmarowałem się troszeczkę, nie byłem aż tego, no, wiadomo, tak, że Otello, tak, ale troszeczkę, tak, fartką tutaj tego, bo tak raz jedną scenę do półpasa na Golasa z panem Kiersznowskim, pojedynek, on grał Jagona na szpady. I nagle na tym rynku taka piękna, ta cisza, niebo czyste, ale z daleka słychać i tam się mówi nawet, to był jakieś zrządzenie losu. Mówi się o tym, że burza, tam takie... I takie chmura, taka linia czarnych chmur. I nagle proszę sobie wyobrazić, to są te niezwykłe chwile. W jednym z reflektorów, któryś operator takiego wielkiego reflektora przyłapał puszczyka albo no, puszczyka w tej ciemności, bo graliśmy o 21, aż się ciemno zrobiło. Tak. I ten puszczyk w tym świetle, tam to bum, 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 bum. A ja po cichu, tu niby Otello, a do chłopaków mówię, chłopaki, szybciej, bo za chwilę nas zleje ta woda, to będzie, nie dojdziemy do końca. I udało nam się przyspieszyć na tyle akcji, proszę sobie wyobrazić. Ledwośmy skończyli, ja ją tam udusiłem, bo powiedzcie o Murzynie, który nadto kochał. Koniec, brawa, a cały rynek w ludziach. I nagle ta ulewa... To wszystko walimy, zbieramy to całe towarzystwo, wie pan, ucieka z tej, jakby natura zmyła sztukę. Świat to są takie teatrem. Chwile, to są takie chwile, wie pan, czasem zdarzają się takie niezapomniane chwile w teatrze, to no, mogą się zdarzyć no, żarty, hece. Graliśmy Świeczką i Wojażera. Świeczką i Wojażera. Willy Loman, bohater tej sztuki, ma przyjaciela, a sam traci pracę. Przyjaciel chce mu dać, bo widzi jego tragiczną sytuację, pokrótce opowiada o tym słynnym dramacie, i chce mu dać pieniądze. Willy Loman jednak ma honor, nie może przyjąć pieniędzy. Idzie na dno, ale nie. Jest taka sytuacja, graliśmy to na małej scenie. Siedzi on, tu oparte o krzesło stoi jego przyjaciel, mówi, Willy, przecież ja ci dam te pieniądze, pożyczę ci. I Willy Loman, tam ja siedzący, unoszę się, jakbym miał powiedzieć, dobrze, wezmę te pieniądze od ciebie. I ja się unoszę, nieduża widownia kameralnej sceny w Teatrze Jaracza robi coś takiego. O, jakby chciała powiedzieć, no. Ale zapis jest taki, że ja siadam. Mówi, nie mogę przyjąć tych pieniędzy.
I cała widownia robi tak, och nie, to, wie pan, to raz przeżyłem coś takiego. Raz. Ale wie pan, pomyślałem, oczywiście, to się tak mogło zdarzyć. Ale wychodzimy ze sceny i kolega, który ze mną to grał, mówi, ty słyszałeś to? Ja mówię, no właśnie. To jak dobrze napisana sztuka i gdzie aktorzy odnaleźli jakieś prawdopodobieństwo swoich poczynań, może oddziaływać na ludzi. Aż tak. Ale to się zdarza raz na 40 lat może. A jak to może jest, niektórym aktorom zdarza się częściej. Jak to jest mierzyć się z rolą Boga? A nie, to jest ta, no to jest jednak komedia. No tak, oczywiście, pan, no. Ale materiał nie, to jest bardzo interesujący. To jest bardzo interesująca sztuka i to świetnie jest przyjmowana przez publiczność. I to ciekawe w różnych miejscach, bośmy niedawno grali w Kłodzku. Ja pytam o to dlatego, że rozmawialiśmy też o tym, że bardzo mi zależy, żeby podczas sezonu, w trakcie którego będziemy analizowali programową relację Bóg-Człowiek, zagrać to przedstawienie. Tak, w Tychach. To byłoby mi bardzo miło. Bo to fajne, graliśmy to w Kłodzku, to też jest bardzo ciekawe ujęcie, bo w Łodzi, no taka jest widownia, jaka jest. Ona się cieszy, ona rozumie to, bo to jest taka bardzo fajna, wie pan, fajna sztuka, bo to nie wiemy, no oczywiście w sferze bajkowości tej sztuki można by mówić, że to Bóg, nie, ale to może być jakiś nawiedzony człowiek, który świetnie zna Biblię, obsesję ma na punkcie Biblii, a może i popełni jakieś grzechy ma i tak dalej. Ale graliśmy to w Kłodzku. A w Kłodzku jest bardzo dużo widowni, taka widownia, która jest z Czechami, wie pan, to niekatolicka może do końca, o tak. I wie pan, tam jedziemy, jak to czasem się zdarza właśnie też. A tam się używa cytatów z Biblii, opowiada się. Tak, historię. Bardzo jest. I tam widownia, proszę pana, się rozszalała. Ludzie usłyszawszy jakiś fragment, cytat z Biblii, zaczynają dopowiadać. Wie pan, dalszy ciąg tego wywiadu, tego cytatu. No to było takie przedstawienie, wie pan, urokliwe. Ale to się też czasem zdarza. Może tak. Dlatego, że potraktowano to jako literaturę, a nie jako księgę natchnioną po prostu, bez tego bagaża całego. Używaną literaturę tak, jeszcze w dodatku. Użytą przez teatr. Bardzo fajna sztuka. Ale było wystawień tej sztuki kilka i to, co mnie właśnie najbardziej ujmuje w pana podejściu, to co pan powiedział, że to ciekawiej jest, jeśli nie gramy, że jest to Bóg, który zstąpił na ziemię, tylko po prostu staramy się, żeby tam była jakaś niejednoznaczność, jakaś zadra. Że może właśnie jest to po prostu człowiek, który ma na przykład monstrualne ego. Wie pan, jak to jest, no, w szpitalach psychiatrycznych no, co trzeci jest Jezusem, ponoć. To różnie bywa. Nie byłem, mam nadzieję, że się nie przekonam. Trzech Napoleonów, trzech Jezusów i bogów, no to może się zdarzyć. No. Tak jest. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie na tej scenie to z panem w roli Boga, albo człowieka, który myśli, że jest Bogiem. A teraz cóż, biegnijmy zmierzyć się z Wyrypajewem. No, tak to jest w losie aktorskim, że są chwile przyjemności i chwile prawdy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Mamy? O Jezu, on się nagadał chyba. Ale jak, pięknie chyba. Nagadałem się jak głupi jakiś będzie. Nie.